Takich miejsc, gdzie pociągi nie kursują w ogóle lub odbywa się tylko przewóz towarów, jest w aglomeracji wiele. To ma się zmienić, bo dzisiaj podpisane zostały umowy na realizację 6 kolejowych inwestycji. Z Rudy Śląskiej do Bytomia, alternatywne połączenie Gliwic przez Rudę do Katowic, dodatkowy tor z Katowic do Orzesza, połączenie południowych dzielnic Katowic z centrum miasta i Tychami, odbudowa linii kolejowej Pyskowice-Pyskowice-Miasto oraz rewitalizacja linii kolejowej w Dąbrowie Górniczej. Te wszystkie inwestycje mają zostać zrealizowane z pieniędzy rządowego programu Kolej Plus. Południe Katowic, południe aglomeracji, wiemy jak wygląda, dojazd rano, powrót po południu, więc bardzo się cieszę, że ten potencjał, który jest na śladzie linii 142, uda się w końcu wykorzystać. I co ważne, punkty styku tej linii kolejowej z układem drogowym będą bezkolizyjne. Niektórzy pamiętają, że jeszcze nie tak dawno można było tu złapać pociąg. Tak samo jak w Kochłowicach, teraz na linii pomiędzy Gliwicami a Zabrzem ma powstać aż 7 stacji i przystanków, dzięki którym pociągi pasażerskie znowu będą tu jeździć. Potencjalnie tych przystanków może być więcej. Będzie można odtwarzać przystanek Wirek, jest pomysł na przystanek Halęba, jest pomysł na Bielszowice, więc są 4 przystanki, wchodziłyby w grę w tym wariancie takim zupełnie docelowym. I to jest naprawdę duża szansa, że ten ruch się zmniejszy. Żeby była alternatywa dla samochodu, trzeba jeszcze zapewnić połączenia. Zgodnie z warunkami programu Kolej Plus, po zakończeniu inwestycji, po tych liniach kolejowych mają kursować przynajmniej po 4 pary pociągów na dobę. Koleje Śląskie zadeklarowały, że zwiększą swoją pracę przewozową, ale pytanie, jak zamierzają dołożyć aż tyle połączeń do rozkładu jazdy. Pracujemy tutaj z marszałkiem, z Kolejami Śląskimi nad ofertą, którą będziemy chcieli przedstawić pasażerom. Na razie jeszcze jesteśmy na etapie negocjacji, ustalania i myślę, że w najbliższym czasie będziemy mogli mówić już o konkretnych rozwiązaniach. Tylko inwestycja na linii numer 141 z Gliwic do Katowic przez Kochłowice ma być realizowana w trybie projektuj buduj. W przypadku pozostałych inwestycji na razie ma zostać ogłoszony przetarg na zaprojektowanie. Dlatego zanim dojdzie do prac w terenie, minie jeszcze dużo czasu. Nie obawiamy się aż tak wzrostów cen, bo przy kalkulacjach i przy szacowaniu kosztów Kolei Plus zakładaliśmy 15% wzrost w ramach waloryzacji i też przewidywaliśmy około 15% kosztów na wydatki nieprzewidziane. Także jest tu taki bufor, który być może nas uchroni przed negatywnym wpływem aktualnej sytuacji. Wszystkie podpisane dzisiaj umowy opiewają na 1,5 miliarda złotych, z czego Metropolia wykłada około 300 milionów złotych. Inwestycje mają być gotowe do końca 2028 roku.